pamiętam, kiedy zamordowano księdza Popiełuszkę, wezwał mnie dyrektor wydawnictwa i powiedział: panie Adamie, pan dostaje za Popiełuszkę nagrody, pan robi wystawy po kościołach, nie te, które władza ludowa widzi. I po prostu panu powiem szczerze, z Komitetu Centralnego dostałem dyrektywę, żeby się z panem pożegnać. Ale niech pan mi powie, dlaczego pan to wszystko robi? Po co pan to robi? Po co pan tego Popiełuszkę i tak dalej, i tak dalej. Rozmawiałem z nim z półtorej godziny, dlaczego. I widzę, że ten dawny politruk, patryt partyjny, leje mu się łzy. I mówi: panie Adamie, to ja się panu, to ja panu coś powiem. Ja jestem pułkownikiem kontrwywiadu wojskowego. Jestem działaczem partyjnym, tutaj przeznaczony do tego wydawnictwa. I po tym, co mi pan powiedział, nawet jak wylecę z partii, nawet jak odbiorą mi to wydawnictwo, to będę pana bronił. I mówię: jaką pan chce książkę zrobić? Ja mówię: o Rosji. Niesamowity temat, ale jak pan tam pojedzie? Ja mówię: no panie dyrektorze, za Breżniewa starałem się. I tłumacz literatury Dostojewskiego, jego żona była Rosjanką. Powiedziałem mu o tym, no to on poszedł do KGB i na milicję i starał się mi o zezwolenie w czasie ostatniego chyba roku Breżniewa. I przyjechał tutaj do Krakowa i powiedział: masz zapis w KGB i na milicji radzieckiej, że jesteś propagandystą religijnym. I jeżeli przekroczysz granicę Związku Radzieckiego, zostaniesz aresztowany albo natychmiast ciupasem odstawiony do granicy. To musisz wybrać, co wolisz. No to ja właśnie zaniechałem. No i znowu wracam z panem Skrzypkiem do tej niesamowitej rozmowy. I on właściwie zaczął pertraktować z władzami. Z władzami w Rosji. Że taki człowiek może przyjechać i dotknąć tych miejsc, które kompletnie są zamknięte. Bo przecież ja wędrowałem po miastach kompletnie zamkniętych, gdzie nie było mowy, żeby kiedykolwiek, jakikolwiek cudzoziemiec. A jeszcze proszę pamiętać, że ja jako fotograf Jana Pawła II byłem uważany za agenta watykańskiego. Także patrzyli też na mnie, no tak właściwie przez takie mocne okulary. Co to jest za człowiek, który przyjedzie i tu będzie nagle dokumentował życie religijne Rosji, Związku Radzieckiego, gdzie religia była uważana za coś przeklętego. Że Watykan był uważany za coś przeklętego. Przecież w metrze moskiewskim był papież taki błogosławiący i wylatywały mu bomby z rąk. Także jako agresor, najgorszy agresor. Dla władzy radzieckiej największym przekleństwem był Watykan, no i oczywiście Ameryka.